Klimek zadowolony z dzisiejszego występu? No tak, jestem bardzo zadowolony. Tak jak wczoraj mówiłem, stać mnie na dobre skoki i ze skoku na skok zbieram tej motywacji więcej. No dzisiaj jest taki, mogę powiedzieć, wyjątkowy dla mnie dzień. Pierwszy raz skoczyłem do szóstki. Myślę, że byłoby przyjemnie, jakbym do tej szóstki i już przybliżał się do czołowej trójki. Myślę, że by to było bardzo miłe. Czyli w ogóle tu bardzo polsko, było mnóstwo kibiców z Polski i prawie polskie podium. No bardzo dużo było polskich kibiców, było ich słychać na belce startowej. Dziękujemy za doping. Fajnie. Czy czułeś, że jest szansa tutaj, bo niewiele brakowało do tego, żeby było trzech Polaków na podium. Czy troszkę jesteś rozczarowany? No nie, jest okej, okay. Jest czterech Polaków szóste. Progres jest, ruszyło to wszystko do przodu. Jest dobrze. Teraz kończy się ta część letniej Grand Prix. Jak byś ocenił właściwie tę dotychczasową część sezonu letniego? W Wiśle troszkę słabiutko. Nie wiem dlaczego. Może za bardzo chciałem tam troszkę. No te skoki nie były takie jak powinny. Były upalne dni i no, nie czułem się na siłach. A tak poza tym to jak na sezon letni na razie to wygląda na pewno lepiej jak w zeszłym sezonie. Teraz cieszysz się, że wracasz do domu, czy jeszcze byś postartował troszkę? Nie, już mam dość tego wszystkiego. Zaczyna się nam urlop i jadę na Mazury łowić ryby. Czyli oby pogoda dopisała, chociaż do ryb to nie jest aż takie potrzebne. No, fajnie by było jakby ten urlop, bo mamy tydzień wolnego, później tydzień treningów, ale bez skoczni zupełnie. Ale żeby chociaż na ten urlop było słonecznie, żeby można było sobie posiedzieć nad tym jeziorem i połowić ryby. Rodzinę też zabierasz oczywiście. No, zabieram oczywiście, tak. No to w takim razie miłego urlopu i gratuluję. Dzięki.